No i takiego Snacksa chcemy oglądać, zadowolonego, bo on nawet kiedy... No On chyba nie! go namierzy, nie, on nie może być zadowolony. Ale za każdym razem, kiedy wygrywali nawet swoje mecze Polacy, to Snacks, wiedząc, że... Kontra Shots, już rzucone granaty, no i Biały wie co się dzieje, jego pozycja zostaje jeszcze zafaszowana, ale sam może być zaskoczeniem, jednak to body tego fraga zdobywa. Neo z bombsidu, jedno zabicie i potem odpowiedź od Bodiego. Jeszcze bomba plantowana, ale Pasza wystarczy, że zatrzyma zawodnika plantującego paka. Teraz jednak Pasza zdobywa dwa fragi i pozostaje tylko KDS, a bomba podłożona jest nie na widok, więc Kenny musi wejść do bombsidu, tutaj czeka jeszcze tylko Pasza, ale to są trzy fragi dla Jarka Paszy. Niesamowite, jak się teraz znowu podpisał umiejętnościami snajperskimi, ale jeszcze wiedział, że tego czasu jest mało i chciał najpierw zabić zawodnika plantującego pakę, ale i tak świetnie. Podobna pozycja ustawiona, na podobnej pozycji ustawiony jest Snacks, ten również w wentylach, jeszcze Pasza z smoka zaskakuje. Nie spodziewali się tego na pewno teraz antyterroryści, że nagle z tego smoka uda się jakiegoś fraga przeciwnikowi zdobyć, że ten nagle się wychyli. No i Snacks, myślę, że jego pozycja jest tutaj najważniejsza w tym przypadku. Jeszcze Pasza z jednym trafieniem, no i teraz ostatni zawodnik zauważony, Pasza! Co ty robisz? Dajże jakieś szanse przeciwnikom, ale to co robi Pasza po prostu ze snajperki na poprzedniej mapie, na tej mapie, to jest... Jednak, no i Neo ma problem, wychylał się Neo. No i Snacks zostaje tu sam. Jeszcze będzie mu bardzo ciężko, ale Fallen złapany. Teraz po paczkę idzie Coldzera, będzie obroił na raz. Tu jeszcze wychyla się Snacks, zdobywa fragę. I Snacks! To będzie takie Snacks! 1-3 i 15 runda ograna przez Virtus Pro. Oj, to jest nieprawdopodobne, co teraz zrobił Janusz. Jeszcze tak chcieli się ubezpieczać, ten zawodnicy TC już ogarnęli, gdzie jest bomba. Zauważyli też Janusza. Guardian, 5 sekund, gdzie ta bomba? Bomba została podłożona, ale jest frag. Jest runda wygrana, 16-13! Nieprawdopodobne, nie wiem jak to się wydarzyło, nie wiem jak to się stało, no ale jak widać, udało się. Gratulacje, no, jakoś to wyszło, jest ta runda, Snacks w ogóle na respie, wygrywa. Pięknie, udało się, nareszcie się udało, 16-13, no, nieprawdopodobne. Chłopaki, zadowoleni, no nie ma się co dziwić, no. Piękny mecz, piękne spotkanie, no, ile ten miraż, no na pewno, co tam musiało boleć, ale... O cholera jasna, ty. To takiego to nie powinienem opluć. Znaczy w ogóle żadnego nie powinienem opluć, ale się... Pamiętam, mi tutaj wjeżdżała szpinteczka Mateusza 43 miesiące, o. Piąteczka! Pamiętam, mi wjeżdża i przeszkadza tylko, nie da się przy kobiecie streamować, no nie da się, no. Po prostu, słuchajcie, no nie da się, no. Naprawdę ci przeszkadzam? Tak. Naprawdę? Tak. Nie stosuj na mnie tych sztuczek, ja jestem jak Jedi, te sztuczki na mnie nie działają. Odejdź teraz stąd i pójdź do swojego pokoju. Naprawdę cię przeszkadzam? Pójdź, żebyś mi obiadek. Naprawdę cię przeszkadzam? Weź, bo jakieś ancuby polecą zaraz ty, no. Nie, przecież ja mu nie przeszkadzam, ja nie chcę mu przeszkadzać. Chcę go wspierać zawsze. To możesz mnie wspierać z tamtego pokoju. Ścianą. No biadek, słuchajcie, ja w ogóle... Teraz terroryści już robią sobie podjazd pod czwarty punkt. Już dają sobie szansę, żeby za chwilkę tych punktów mieć troszkę więcej, bo oni teraz jeszcze z Fleszem, no i jednak Białemu udaje się zdobyć tego pierwszego fraga. Co prawda jest odpowiedź Mołotowem, no ale kiedy tylko pistoletami dysponują Polacy, to i tak takie pojedyncze fragi, takie sytuacje jeden za jednego są opłacalne. No, czyli jeden zawodnik z bronią teraz na bombsidzie. B, ale szybko zareagował przeciwnik. Szybko nacelował na niego, tak wyjątkowo dobra reakcja. Polacy wiedzą, że tutaj jest wejście na bombsite B, no i Neo z fragiem, ale jest szybka odpowiedź od Choxa. Jeszcze Body przechodzi do bombsite'u, tam Taz z kolejnym trafieniem i Taz ma bombę! Niewiarygodnie ważna pozycja teraz jest Wiktora, bo on widzi pakę, więc możliwe, że nawet nie uda się do niej podejść. Ale 11 sekund, no i będzie atakowany. Wiktor jeszcze jednym sprayem eliminuje dwóch zawodników i teraz jeden na jednego z NPK'em. Czasu nie ma, 5, 4, 3, tylko walka uratuje teraz NPK'a, a na to nie ma absolutnie szansy. No i kolejny punkt dla Virtus.pro, 16 na wagę zwycięstwa, Wiktor Wojtas. To jest człowiek.